Siemanko. Dzisiaj akcja nawożenie pola. Tylko że nie będziemy nawozić na swoim polu, bo po prostu nie ma gdzie. W ramach sąsiedzkiej pomocy będziemy dzisiaj nawozić u sąsiada. Podpiszemy z nim taki kontrakt. I z racji tego, że mamy swoje sprzęty, jest traktor, jest maszyna do rozrzucania nawozu, nie będziemy tutaj wypożyczać od niego sprzętu, w sensie, że jeździć na jego sprzęcie, po prostu mamy swój sprzęt, bierzemy swój sprzęt, zawsze tam parę grosza, za to będzie więcej. Do tej akcji biorę tutaj Fiacika, ponieważ Fiacik jest na wąskich oponach, to nie będziemy mu tam gnieść jakoś tej uprawy. Dobra, jesteśmy już na tym polu 53. Tutaj muszę sobie zmienić szerokość rozrzutu. Szerokość rozrzutu jest zmieniona. No i dobra, to jest tak, i to jest te pole 53, pokażę wam na mapce, gdzie ono jest, gdzie te pole jest, to jest tutaj te pole. Ja może będę chciał kiedyś je odkupić, bo to jest takie fajne, podłużne pole, spore dosyć. Także już tutaj coś tam, jakieś plusy u tego gościa trzeba zbierać. Dobra, przyjmujemy kontrakt. Jest w trakcie, dobra. No i co, i zaczynamy. Odpalaj mi to. Wyłączę na chwilę, sprawdzę, czy tutaj... Aha, widzicie, postęp już się tutaj robi. Lecimy sobie z tym. Zawsze wiadomo, coś tam kasiorki wpadnie. Niby za to nie jest jakoś dużo, bo to jest wiadomo taka szybka akcja z tym, no ale już jest zawsze tam parę groszy. Ogólnie tu wyjdę na moment, sprawdzimy, tak. On tutaj proponuje 3194. Zobaczymy, czy dostaniemy coś od niego więcej. Może za szybko wykonano pracę. Coś tam rzuci groszem więcej. Zobaczymy. Dobra, lecimy następny rządek. Robota łatwa. Także idzie z tym szybciutko. Fajny właśnie tutaj te pole, bo to jest taki spory kawałek tego pola. Jest takie podłużne, nie jakieś tam kwadratowe. Nie trzeba dosyć dużo zawracać na tym polu. Że szybko się robi. No, także trzeba sobie plusować u rolnika. Może kiedy przyjdzie co do czego i będzie chciał nam sprzedać je po prostu. 87% mamy zrobionego tego pola. Tutaj pewnie nam nie pokaże, skoro... Aha, nie, pokazuje. Dobra, jest ok. Skład gleby jest pokazany. Czyli wjedziemy sobie gdzieś tutaj tak na środeczek jeszcze. No, taki mniej więcej, powiedzmy, że jesteśmy na środku. Można sobie tutaj zmniejszyć ten rozrzut. Po co mamy tutaj marnować kasy na nasiona, co nie? Ja tutaj sprawdzę jeszcze, jak mi tutaj rozrzuca. Ok, jak tak będziemy jechać, będzie rozrzucało ładnie.
całe pole będzie nawiezione. Szybka akcja. Zobaczymy, czy to... Znaczy opłacalne na pewno w jakimś sensie jest, bo tak jak mówię, już plusujemy sobie rolnika. I kontrakt mamy wykonany. Ale z momencik, jak tu... Kontrakt, już on tam zadowolony jest z tego, nie musimy mu do końca dojeżdżać nawet. No dobra, no to co? Nagroda za kontrakt. Nie dał więcej. Kurde, myślałem, że coś dorzuci więcej grosza. Nie dorzucił nic więcej od siebie, skubaniec. No myślałem, że tutaj coś dorzucają więcej, bo z tego co pamiętam w farmingu 19, no to chyba tam było po prostu na czas, a tutaj właśnie nie ma tego czasu, że możemy sobie na spokojnie to robić bez żadnego limitu czasu, aby tu było po prostu zrobione. A farmingu 19 chyba, nie pamiętam, znaczy do końca nie pamiętam, bo nie robiłem za dużo tych misji w 19, ale wydaje mi się tak, że no to jak nie w 19, to w każdym razie w 17 było tak, że jest określony czas, trzeba się wyrobić w tym czasie i tyle. I jak się wyrobiło w czasie prędzej, że zostało dużo tego czasu, to on dawał tam jakąś dodatkową kasiolę. A tutaj widać, że nie ma tego. Dostaje się tylko tyle, ile jest na początku kontraktu. Nie ma nic więcej ani mniej. No mniej to jedynie można by było dostać jakby... No jakby się na jego sprzęcie robiło. Ja tutaj robiłem na swoim sprzęcie swój nawóz. Że no też jestem w pewnym sensie jakoś tam stratny, bo wiadomo nawóz to pobiera. Ale nie na tyle myślę stratny, żeby coś na tym nie zarobić, co nie wiadomo. Coś tam na pewno zarobiliśmy. Patrzę, kasiory nie dostajemy od razu. To pewnie jakoś tam na koniec dnia po prostu dostaniemy. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Pierwszą misję mamy za sobą. Trzymajcie się, na razie, cześć.